Witajcie kochani, mam na imię Gosia. Chciałam wam powiedzieć dzisiaj o tym, jak spotkałam Jezusa w swoim życiu. Jezusa spotkałam wiele lat temu, kiedy wyjechałam na młodzieżową oazę w kościele katolickim. I wtedy wołałam bardzo do Boga, że ja nie chcę żyć w religii. Buntowałam się na życie moich rodziców, na tą pobożność, którą widziałam w moim domu. I powiedziałam Bogu tak, że albo mi się objawi, pokaże, że jest i że jest coś więcej niż to, co widzę, albo ja kończę z Kościołem. No i tam właśnie na tej oazie zaproponowano mi przyjęcie Jezusa. Wiedziałam, że to jest decyzja mojego życia. I bałam się oddać życie Jezusowi, ale stwierdziłam, że nie mam nic do stracenia. Więc zgodziłam się wtedy i to wyglądało tak, że przez nałożenie rąk księdza Duch Święty na mnie stąpił. Narodziłam się na nowo i od tego momentu nikt mnie nie rozumiał, nikt nie wiedział, o co mi chodzi. Czułam się bardzo zagubiona. Nie wiedziałam, co mam zrobić ze swoim życiem. Po pół roku w naszej parafii zaczęła się tworzyć, pojawili się ludzie, którzy chcieli utworzyć wspólnotę modlitewną, którzy doświadczyli też mocy Ducha Świętego. I wtedy z tymi ludźmi założyliśmy razem tą wspólnotę. Ta wspólnota na początku bardzo prężnie się rozwijała. Doświadczaliśmy charyzmatów, doświadczaliśmy tak zwanego przebudzenia w Kościele. Dla mnie to wszystko było wielkie, niesamowite. Byłam gotowa oddać, no oddałam już Panu Bogu, ale wtedy zobaczyłam, że jest jeszcze coś więcej i że Duch Święty realnie działa. Na moich oczach działy się cuda, uzdrowione zostały plecy mojej siostry. Ja to widziałam, jak jej plecy się prostowały. Ja prorokowałam w językach, też to było dla mnie takie niezwykłe. Ale w tym wszystkim cały czas byłam niedowartościowana i zagubiona. I potem był taki czas, kiedy były ogromne tarcia we wspólnocie. Myśmy byli bardzo otwarci na wpływy z kościoła protestanckiego. Czytaliśmy książki Derka Prince'a, Hagina. I ja wiedziałam, że to jest ten Jezus, którego spotkałam wtedy na oazie. I za tym Jezusem chciałam iść. Ale tak się stało, że we wspólnocie po prostu ksiądz i ludzie maryjni, którzy prorokowali w imieniu Maryi, po prostu odstawiali szopki i dla mnie to był po prostu nóż w serce. Modliłam się do Boga, ale nie wiedziałam, co mam z tym fantem zrobić jakby. Bo chciałam jakby złożyć to swoje życie w tej wspólnocie i nie wiem, dlaczego tak myślałam, że tam się świat kończy na tej wspólnocie. Ta wspólnota się rozpadła, ja odeszłam z częścią wspólnoty, pozostali ludzie zostali. No i szukałam dalej, spotykałam się w domu z tymi ludźmi przez jakiś czas. Ale no wiedziałam, że to nie na tym polega Kościół i chciałam koniecznie gdzieś wyjść do ludzi dalej. I zaczęłam jeździć na rekolekcje odnowy też w Duchu Świętym, w Kościele Katolickim. I tam właśnie wyjawiłam swój problem, że nie mam wspólnoty, że chciałabym gdzieś się zaczepić, ale nie wiem gdzie. I pewna osoba mi zaproponowała, żebym dołączyła do wspólnoty, która się tworzy
z takich tak zwanych rozbitków, z różnych wspólnot. Ludzi, którzy też wypadli ze swoich wspólnot, ale nie wiedzieli, co mają ze sobą zrobić. I my mieliśmy założyć wtedy wspólnotę Przymierza. Znowu skończyło się na kłótniach i na rozpadzie tej wspólnoty. No i ja zostałam z tą jedną osobą, która mnie do tej wspólnoty przyprowadziła. Tak się stało, że ta osoba była autorytetem w kościele, która organizowała rekolekcje i na tamten czas ona była dla mnie też największym autorytetem. Mało księży było takim autorytetem jak właśnie ta osoba. Myślę, że dlatego, że była świecką. Już wtedy czułam, że kapłaństwo to nie jest, to nie tak wygląda, tak? Zresztą czytałam też trochę na ten temat. I gdzieś w sercu no, księża nie byli dla mnie do końca jakby... nie mieli jakby wskazówek do mojego życia do końca, tak? Ta osoba, która jako świecka gdzieś za Bogiem podążała, była dla mnie większym autorytetem niż księża. No i tak z biegiem czasu, nie wiem jak to się stało, że po prostu stałam się dość mocno podporządkowana tej osobie. Ze swoimi zaburzeniami, ze swoimi problemami, które miałam. Z tą nieakceptacją siebie, bo nie akceptowałam siebie. Jakby uczepiłam się tej osoby. Uczepiłam się silnego autorytetu. Wiedziałam, że to nie jest to, co Bóg chce. Nie wiem, dlaczego w to brnęłam. Nie miałam jakby innej alternatywy. I z biegiem czasu widziałam coraz więcej, Bóg mi pokazywał nieprawdy tej religii, która się wdarła też i do tego miejsca, które uważałam najlepsze w Kościele katolickim. I tak właściwie trwałam tylko ze względu na relacje, na to, że miałam ludzi wokół siebie. Miałam wspólnotę, bardzo dużo przyjaciół, z którymi się spotykałam regularnie. Ale przyszedł taki moment bardzo dużego kryzysu w moim życiu, że ja już zaczęłam rozpaczliwie do Boga wołać o prawdę. Bo właściwie ten Jezus, którego na początku doświadczałam bardzo realnie, namacalnie, zniknął zupełnie z moich oczu. Widziałam, że tkwię w martwym punkcie i nawet podczas uwielbienia ja po prostu nie byłam w stanie podnieść rąk. Miałam kamienne serce. Ja już po prostu nic nie czułam. I właśnie ta religia spowodowała we mnie to, że ja no, uzależniłam się od wspólnoty, od ludzi. A zwłaszcza od tej jednej osoby, która jakby dawała mi do zrozumienia, że ma we mnie wsparcie, więc ja się czułam potrzebna i tak trwałam. Ta przyjaźń była z jednej strony dla mnie takim wzmocnieniem, ale z drugiej strony często czułam się powalona przez tą osobę. Była duża różnica charakterów między nami. Ja spokojna, cicha, bardzo wycofana, a ona mocny temperament, mocna osobowość, która no, była tym przewodnikiem dla ludzi, więc w takich prywatnych relacjach czasami dochodziło do spięć. I doszło do takiego momentu, że ja zobaczyłam, że ja jestem, że właściwie ta relacja mnie niszczy. Wcześniej widziałam to oczywiście, ale nie chciałam jakby tego przyjąć.
Nie chciałam z tego wyjść. Właściwie uciekałam, nawet wychodziłam, próbowałam, podejmowałam takie kroki, żeby gdzieś szukać innych wspólnot. Ale czułam taką pustkę, że właściwie no, wracałam do tej relacji. No i to tak trwało do momentu, chyba dwie czy trzy takie próby podejmowałam, że odchodziłam i potem wracałam. Chciałam żyć w prawdzie, tak? Nie chciałam być zależną od człowieka, ale gdzieś po prostu ta wewnętrzna siła mnie pchała. No widziałam już różne znaki w moim życiu, które dawały mi do zrozumienia w kościele, które dawały mi jasno do zrozumienia, że w tym wszystkim jest kłamstwo. No właściwie to, że ja żyję w kłamstwie, bo ja tutaj nie chcę oceniać ludzi, którzy są w kościele katolickim, ale to, w czym ja położyłam ufność, tak, w tych sakramentach, że to mi nie dawało żadnego wyzwolenia, ja się nie zmieniałam. Ja byłam ciągle zamknięta, wycofana i nieszczęśliwa. I nieszczęśliwa. Czułam tak, jakbym żyła w połowie, tak? Połowa moja wyrywała się do Jezusa, a druga połowa była martwa. Kiedy tak wołałam o tą prawdę i już wypowiadałam głośno, że ja nie chcę żyć w zakłamaniu, w modlitwach moich na głos, to brzmiało trochę dziwnie, bo w jakim zakłamaniu ja żyję, tak? Ale ja się tak modliłam, już po prostu było mi wszystko jedno, co ludzie sobie pomyślą o mnie. Wtedy pojawiła się moja koleżanka w pracy. Która na nowo przyprowadziła mnie do Jezusa. Ja na początku nie mogłam jakby zrozumieć tego, dlaczego ona odeszła z kościoła katolickiego. To, że spotkałam Jezusa, super, widziałam jej przemianę, widziałam, że jest inną osobą, ale dla mnie to było nie do przyjęcia zostawić Kościół katolicki i mszę świętą. Nie byłam nigdy Maryjna od początku, jak się narodziłam na nowo. Miałam ciągle z tym problem, że ludzie mnie oskarżali o to, że nie jestem Maryjna, że się nie modlę do Maryi. Do świętych. Oczywiście robiłam różne eksperymenty dziwne, próbowałam na przekór wszystkiemu, ale tak wiedziałam, że jest tylko Jezus, tylko Duch Święty. No i właśnie Ela mi pokazała właśnie Artura i Agatę Cyrońskich. Zaczęłam słuchać w internecie. Coś się poruszyło w moim sercu. Nadal byłam jakby zamknięta, tak? Zaprosili mnie tam na spotkanie do kościoła. I pamiętam siebie, jak pierwszy raz siedziałam taka zbuntowana, zapięta i obserwowałam Artura. I sobie myślałam, co ty możesz mi człowieku powiedzieć, przecież ja już wszystko wiem. A poza tym, po co ty tak krzyczysz? Tak, ten krzyk mi przeszkadzał, bo ja już mam taka święta, wyciszona. I tak krok po kroku właśnie, po tym pierwszym nauczaniu Artura, które kiedy go spotkałam, chciałam nawet, podeszłam do niego, próbowałam z nim rozmawiać, ale nie byłam w stanie.
czułam, że jestem kłębkiem kłamstwa, a on jest, a on po prostu jest w tej prawdzie. I zobaczyłam, że Duch Święty mnie na nowo prowadzi, że pojawił się w moich snach. W życiu działy się różne dziwne historie. Wiedziałam, że mam zostawić tą relację. Oddaliłam się już w sercu, się odcięłam od tego. Ale jeszcze tam jeździłam, jeszcze rozeznawałam, bo nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, o co chodzi. Ale widziałam, że jestem w innym miejscu. Rozmawiałam z moim autorytetem duchowym i widziałam, że jestem w innym miejscu. Że ja wierzę bardziej. Kiedy pojechałam z tą osobą na rekolekcję i były modlitwy wstawiennicze, to widziałam już tą różnicę. Widziałam, że po prostu tam pomieszanie z poplątaniem, że ta wiara jest gdzieś już spłycona. Jeszcze pojechaliśmy w taki religijny region Polski, tam pod Tarnów, i tam też tak, ci księża to też tak charyzmatyczni, ale po prostu mieszanka wszystkiego, Maryi, wszystkich świętych. Także to wszystko ja w duchu widziałam. Ale widziałam też zaangażowanie tych ludzi, tak? Zawsze patrzyłam na serce, że ludzie mają jakby dobrą intencję, że się modlą, no, Duch Święty działa, ale jest właśnie to ale, tak? Nie ma tej kropki nad i. Nie ma tej wisienki na torcie. Jeszcze pamiętam, poszłam wtedy do spowiedzi, bo to było przed świętami. Ksiądz mi zadał na pokutę, że... jakoś litanie do świętych. ja wtedy już tak na poważnie z Panem Bogiem mówię, dobra Boże, no to powiedz mi, czy mam zostać w tym kościele, mam się modlić tą litanią, czy po prostu mam iść w tamtą stronę. I miałam taki sen w nocy, który mnie obudził. Śniło mi się bombardowanie nalot bombowców. I słyszałam ten huk tych samolotów. I ten sen mnie w nocy obudził. Ja wiedziałam, że to jest odpowiedź od Boga, że mam się nie modlić tymi modlitwami, że mam to zostawić. Nie wiedziałam jeszcze, co mam zostawić. Do końca nie wiedziałam, że ja zostawię Kościół katolicki. Do momentu, kiedy właśnie pożegnałam się z tą moją koleżanką. Powiedziałam, że ja spotkałam Jezusa i po prostu nie chciałam mi wierzyć. Też Bóg mi dawał takie objawienia a propos kościoła, w którym byłam. Gdzie Duch Święty to był skapywany pod wpływem belki spadającej. To nie była ta pełnia i był, to było jakby ta praca, ciężka praca ludzi, moja, a efekty mizerne. Ja to zobaczyłam w tym śnie i chciałam się podzielić z tą koleżanką, ale ona nie chciała słuchać. Ona widziała, że się coś ze mną dzieje, że jestem inna i negowała to, co próbowałam jej mówić, że usłyszałam, tak, że słucham katechez, które mnie budują i które widzę, że to właśnie o to chodzi, tak. No i właśnie w tym czasie, kiedy Ela mnie właśnie skierowała do Artura Cerońskiego, to bardzo, bardzo silnie chorowałam na alergię, na którą chorowałam już od wielu lat. I
Oczywiście się modliliśmy i wspólnotę prosiłam o modlitwę i ta alergia wracała do mnie co jakiś czas. Wyciszała się i za jakiś czas znowu wracała, ale jakby z podwójną siłą. Przechodziła w kolejne etapy. I ten ostatni etap to już był taki, że ja już miałam ataki kaszlu, które groziły astmą. Były momenty, że bałam się, że umrę, że nikt mnie nie znajdzie za wcześnie w tym moim domu. No i uwierzyłam w słowa, które głosił Artur, że Jezus uzdrawia dzisiaj, że uzdrawia wszystkich i że ja nie muszę nic robić, tak, że mam to z krzyża. Po prostu ta prawda wreszcie do mnie dotarła. Wcześniej jej słuchałam, nie wiem, tyle lat jej słuchałam i do mnie nie docierało. A teraz do mnie dotarło. I no też stało się tak, że ja najpierw uwierzyłam, postanowiłam odłożyć leki. W momencie, kiedy odstawiłam leki, nie wiem ile to trwało, może tydzień, może dwa, i zupełnie wszystko odeszło. Dzisiaj już mija 2,5 roku, nie wróciły żadne symptomy alergii. Także zostałam uzdrowiona. Pierwsza rzecz, z której zostałam uzdrowiona, to właśnie uwolniona z lęku. Kiedy usłyszałam Artura, to zobaczyłam, że w moim sercu nie ma lęku, że ja się nie boję. Trwało to dosyć długo, zanim się otrząsnęłam z religii. Przez rok czasu przyglądałam się Kościołowi Mocy. Przyjeżdżałam jeszcze z koleżanką, która mnie buntowała przeciwko Kościołowi Mocy. A ja po prostu nie mogłam tego słuchać. To było dla mnie jakby też, jakby mnie ktoś gdzieś tam uderzył we mnie. Z tą koleżanką miałam wypadek, ona prowadziła i to był już moment, kiedy nasze drogi miały się rozejść, ale ja jeszcze chciałam tą relację ratować ze względu na to, że ona była z Kościoła katolickiego. Myślałam, że może gdzieś razem Bóg nas będzie prowadził. Że to nie będzie odejście od Kościoła takie zupełne, bo jeszcze tam biegałam na mszę ukradkiem. Nie chciałam się tak, nie wiem, no, ciężko było mi zostawić to wszystko. No i z tego wypadku, właściwie ten wypadek był bardzo tragiczny, bo uderzałyśmy 3 razy samochodem w drzewo, w rów gdzieś tam i po prostu wyszłyśmy cało. I wtedy wiedziałam, że mam po prostu podjąć decyzję. Wybrałam Kościół Mocy. Ja wiedziałam, że ja chcę być w Kościele Mocy ze względu na prawdę, którą tu słyszę. Już nie ze względu na człowieka, jak wcześniej to było. Ale się bałam. Bałam się podjąć decyzji, bo bałam się, że znowu wpadnę w jakąś religię. I słuchałam nauczeń, słuchałam waszych tutaj nabożeństw. Naszych już. I widziałam, że się zmieniam. Widziałam, że wychodzę z różnych rzeczy, że w pracy jestem inna, że potrafię się sprzeciwić ludziom, którzy gdzieś tam mnie często uderzali we mnie swoją siłą. Podjęłam decyzję w końcu, ten lęk właśnie. Modliłam się, że chcę jechać do Kościoła Mocy, ale się boję, że mam jeszcze ten lęk w sercu. I pamiętam modlitwę, na której Pan Bóg mi zabrał ten lęk. Poczułam, jakby mi tam zegarek w sercu przekręcił. Podjęłam decyzję, że zostawiam pracę, że zostawiam swój dom.
moją rodzinę, rodziców, którzy mieszkali blisko mnie i gdzieś tam też się opierałam trochę na nich. Mogę teraz powiedzieć, że żyję w rzeczywistości, że tamto życie to było życie w iluzji. To było życie z Bogiem bez Boga. I wiem, że to wszystko działo się w moim sercu, że to nie było jakby zależne od ludzi z zewnątrz, którzy mieli fajnie z Bogiem, tak? A ja jakoś tak miałam dziwnie, ciężko. No i jestem tutaj, cieszę się bardzo. Otwieram się na Was. Na początku czułam się też taka jeszcze niepewna. Bałam się odrzucenia, ale w tej chwili to już widzę, że to cały czas się posuwa do przodu, że ja staję się osobą, którą gdzieś tam wewnętrznie chcę być, a którą się bałam być. Te wszystkie nauczania wczorajsze i przedwczorajsze, ostatnie, to jest po prostu historia mojego życia, tak? Trwanie gdzieś tam w przedsionku Królestwa Bożego i płakanie nad nie wiem, czy już teraz po prostu nie wiem, już się pogubiłam. Sorry, sorry. To jest ta bardzo ważna kwestia, że szukałam. Bo to jest klucz tego całego zagadnienia, że szuka, że się nie poddaje, jest trudno, ale wiesz, poszukujące serce, ono zawsze dotrze do celu. Zawsze. Zawsze. Dlatego tak ważną rzeczą jest, żebyśmy jakby głosimy do ludzi, tak, żebyśmy rozumieli to, że tam musi się znaleźć poszukujące serce. To poszukujące serce znajdzie. Znajdzie, przebije się. No, musi się przebić. A zetknięcie z prawdą musi dać wolność. Jak się łączą te dwie rzeczy, poszukujące serce i które dociera do prawdy, to musi być wolność u człowieka. I tu jest właśnie takie świadectwo, Michał.